Witam Cię bardzo serdecznie, Paweł, z tej strony. Otrzymałem pytanie, czy mógłbym podzielić się jakąś wskazówką dotyczącą content marketingu, czyli w jaki sposób tworzyć content, czyli materiały i publikacje do internetu, które, krótko mówiąc, spowodują, że nasi odbiorcy będą lepiej reagowali, będą chętnie się angażowali, bez względu na to, czy bardziej sprzedajesz usługi, czy na przykład bardziej są to na przykład konkretne produkty, tanie, droższe i tak dalej. Jest taka metoda i chciałem się w tym odcinku podzielić z Tobą czymś, co bardzo, ale to bardzo dobrze u mnie działa. Akurat mamy ku temu sposobność, dlatego że jesteśmy na jednej z takich egzotycznych wysp, to jest dokładnie, nie powiem Ci, co to jest, postaraj się domyślić się, jaka to jest wyspa, ale ta wyspa tak naprawdę wiąże się z tą metodą, której chciałem Ci powiedzieć, którą chciałem się właściwie teraz z Tobą podzielić. I na wstępie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które lajkują, komentują, oglądają moje materiały w ilościach naprawdę masowych. Nie spodziewałem się tak dużego i pozytywnego odzewu po tych publikacjach właśnie z tej egzotycznej wyspy, ale nie tylko tych. Przede wszystkim to, co piszecie, to mówicie, że bardzo Wam się podobają te wskazówki, że pojawiają się już pierwsze wyniki, w szczególności u osób, które wdrożyły je, oraz żebym nagrywał ich więcej. Jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo motywujące i dlatego między innymi postanowiłem nagrać również w tym odcinku odpowiedź na pytanie właśnie jednego z widzów. Okej, ale wracając do tematu. Ta metoda to jest tak zwany core influence. Jest to bardzo mocna metoda do tego, aby bardzo szybko zaangażować naszych odbiorców i poniekąd sprzedać nie sprzedając, czyli sprzedać trochę pod radarem. Jeżeli jesteś osobą, która właśnie chciałaby nie w sposób bezpośredni, taki agresywny, jak trochę w TV Shopie jakimś, oferować swoje produkty bądź swoje usługi, to ta metoda jest dokładnie dla Ciebie. Jak to działa? Widzisz, jeżeli kiedykolwiek próbowałeś bądź próbowałaś zrobić na przykład materiał poradnikowy, wrzuciłaś bądź Twój znajomy bądź znajoma widziała bądź dodała taki poradnik u siebie na Facebooku bądź na YouTubie, to z pewnością zauważyłeś, że niewiele osób się tym interesuje. Co ciekawe, materiały z wakacji czy materiały z tego, co jemy na przykład, zyskują więcej lajków, więcej oglądających, większe zaangażowanie niż dłuższy, ciekawy poradnik, który ma konkretną i merytoryczną wartość, konkretną merytoryczną wiedzę. Gdyby było właściwie inaczej, czyli krótko mówiąc, gdyby większość odbiorców bardziej reagowała na treści merytoryczne, to w telewizji byśmy mieli, pewnie pamiętasz, taki kiedyś magazyn, program Pegas się nazywał, czy jeden z dziesięciu. Nawet jeden z dziesięciu jest bardziej w formie grywalizacji, w formie takiej rozrywki, czyli zauważ, że wiedza nie jest dokładnie tym, czego szukają odbiorcy. Większość osób chce wiedzy, oczywiście, natomiast tak naprawdę większość osób chce rozrywki. I teraz powstaje pytanie, jak mając elementy rozrywkowe, w jaki sposób mając elementy, które są właśnie elementami bardziej takimi angażującymi, sprzedawać produkty bądź usługi. Metoda, o której Ci wspomniałem, to jest tak zwany core influence. Polega, krótko mówiąc, to na tym, że trzeba określić przynajmniej 5 poziomów. Bardzo Cię proszę teraz, wymień sobie, czy wyjmij bardziej kartkę i długopis i napisz na kartce te 5 poziomów. Mamy dokładnie 1, 2, 3, 4, 5, a następnie staramy się poprzez tę drabinę przejść do core'u, czyli do rdzenia, do powodu, dlaczego nasi odbiorcy kupują jakiś produkt. I teraz tak, jeżeli na przykład mamy szkolenie, załóżmy, szkolenie z wiedzą inwestycyjną, załóżmy, tak? To dlaczego, czyli punkt pierwszy, określ sobie na pierwszym punkcie właściwie to jest wiedza, tak? Czyli nasi odbiorcy czego chcą? Chcą wiedzy. No ale dojdźmy do punktu drugiego. Po co oni chcą tą wiedzę? Ku czemu ta wiedza jest im potrzebna? Wiedza jest im potrzebna do tego, aby następnie wiedzieć, jak inwestować, czyli po to, żeby inwestować na giełdzie, załóżmy, tak? Kolejne pytanie, jakie powstaje, to jest pytanie, ja teraz wezmę może do ręki, ok. Kolejne pytanie, jakie powstaje, to jest pytanie, w jaki sposób przykładowo tę wiedzę wykorzystać, tak? Czyli oni inwestują, ale po co jest im inwestycja? Ku czemu? Dlaczego? Po to, żeby na przykład zarobić konkretne pieniądze. Czyli to jest punkt trzeci. Następnie mamy kolejne dwa punkty. Po co są te pieniądze? Po to, żeby móc sobie pojechać na przykład na taką wyspę, na jakiej teraz jestem. To jest punkt czwarty. I punkt piąty to jest, żeby zmienić po prostu tryb swojego życia, żeby mieć inne życie. Lepsze życie na przykład, tak? Bądź na wyższym poziomie.
żeby czuć i mieć to bezpieczeństwo finansowe. I to jest core piąty, czyli rdzeń piąty. I tak naprawdę dochodzimy do punktu piątego, czyli po co nasi klienci kupują w tym wypadku konkretne produkty? Po to, żeby zmienić swoje życie. I to, co Ci wyjdzie na punkcie czwartym i punkcie piątym, powinieneś w swoim przekazie reklamowym jak najczęściej pokazywać. I tutaj się nam koło zamyka. To dlatego między innymi mamy nagranie w takim miejscu jak dzisiaj, dlatego że ja wiem, że gdybym zrobił prosty wykład na przykład na sali akademickiej, to mniej osób będzie zaangażowanych w taki przekaz, jak wspomniałem, czyli na sali akademickiej, a więcej osób jest zainteresowanych właśnie takim przekazem jak to. To jest po prostu statystyka. I polecam Ci, żebyś również u siebie wdrożył i przynajmniej tak naprawdę stosował punkty 3, 4 i 5 w swoich przekazach kontentowych, czyli w przekazie, który byłby na przykład poradnikiem. Nawet jeżeli masz ponad 35 stopni w cieniu i leje się z Ciebie jak z wiadra, to i tak warto w ten sposób angażować siebie, dlatego że więcej osób, krótko mówiąc, korzysta z tych wideo. Więcej osób korzystających z tych wideo, to jest więcej osób, które korzystają z Twoich produktów, które wykorzystają bądź nie nawet Twoje materiały, bądź staną się Twoimi klientami lub nie staną się Twoimi klientami, ale w każdym razie więcej osób poruszysz i zmotywujesz do jakiegokolwiek działania. O to przecież w tym wszystkim chodzi. Na samo zakończenie mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Już niebawem będę prowadził specjalny live, czyli szkolenie, bezpłatne szkolenie przez internet, podczas którego pokażę wskazówki od zaplecza na trzech poziomach. Po pierwsze, w jaki sposób budować bazy adresowe, również w chatbotach, nie tylko e-mailowe, ale również generalnie w systemach automatyzujących. Po drugie, jak zwiększyć ilość klientów, jak spowodować, aby Ci klienci wydawali większe pieniądze, czyli jak zwiększyć sprzedaż i generalnie zyski w swojej firmie. Jeżeli ten temat Ciebie interesuje, to kliknij poniżej bądź powyżej tego materiału wideo, bądź wejdź pod adres, który właśnie Ci się wyświetla. Zapisz się, a system automatycznie wyśle do Ciebie dane dostępowe. Uzyskasz właśnie m.in. login, hasło, link, gdzie masz wejść oraz dokładnie godzinę i temat najbliższego spotkania. Te spotkania są bardzo wartościowe, ujawniam tam wiele takich od zaplecza właśnie informacji, case studies, czyli coś, co bardzo lubią internauci i moi klienci, czyli co dokładnie zrobiłem, w którym miejscu, co zrobili moi klienci, których z pewnością znasz, aby generować bardzo, bardzo wysokie wyniki, 5, 6, 7 cyfrowe, bez względu w jakiej tak naprawdę branży jesteś, na jakim jesteś poziomie. Myślę, że to bardzo Tobie pomoże, dlatego że to są same konkrety. Także kliknij teraz w link, zapisz się, wejdź pod adres, który właśnie widzisz i do zobaczenia na najbliższym spotkaniu. Pamiętaj, że liczba miejsc jest ograniczona do 1000. Jeżeli 1000 osób zostanie już osiągnięte w pokoju, co miało miejsce bardzo wiele razy, to system wyłączy opcję logowania i niestety się już nie zalogujesz. Także kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętaj, żeby teraz się zapisać, kliknij w link i do zobaczenia na najbliższym spotkaniu. Pozdrawiam Ciebie, Paweł.